sufficiently great, but Wojciechowską, z biura Żółtego Rozkrady. Chciałem serdecznie przedstawić Jurki Mogru, panią dyrektorową Pakułę i panią dyrektorową Zofię Roszkołowską. Tak dobrze przyszło nazwisko? Tak. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie członków Rady, którzy dzisiaj dopisali. Mamy forum, co zdarzało się w ostatnich czasach bardzo rzadko, ale sądzę, że tematyka posiedzenia skłoniła do przybycia. Jak proszę Państwa, pierwszy punkt naszego porządku obrad, czyli przyjęcie tego właśnie porządku. I tutaj propozycja, która była wysłana w mailu, czyli zatwierdzenie protokołów 17 września i głosowania elektronicznego z 22 września. I następnie program wspierania i aktywizacji społecznej seniorów, a także program wsparcia i aktywności społecznej, przepraszam, program wspierania rodziny i rozwoju systemów pieczy zastępczej oraz ostatni dokument, który trafił do nas wczoraj, czyli inny program przeciwdziałania problemom alkoholowym. I ostatni punkt, sprawy różne, tak jak było przesłane do Państwa dokumencie. Czy do tego porządku macie Państwo jakieś uwagi? Czy mamy jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Ja mam tylko takie formalne, bo może nie wszyscy wiedzą, ja wymagam, że nie tutaj przyszłam, że się dowiedziałam, ale chciałam zapytać, bo rozumiem, że jest filmowane posiedzenie przez Fundację Wolności, tak? I do jakich celów i co to będzie wykorzystane, co Państwo macie z tym zamiar zrobić, dlaczego nagrywacie? To tutaj zaraz przyjdzie, pewnie zostało wszystko. Można 10 minut przyjąć. Czy Boston? Nie. To jest prezes Fundacji Wolności, także dziękuję, ale no, chciałabym jednak prosić o wyjaśnienie. Czy zechce nam Panu wyjaśnić, jakie będzie przeznaczenie tych materiałów? Znaczy ja jestem stażystą, zaraz przyjdzie Pan prezes, wszystko wyjaśni. Czy możemy wstrzymać odpowiedzialne spotkanie? Tak, tak, ja tylko chciałabym zająć. Zatamować przebiegu posiedzenia. Dziękuję bardzo. W związku z tym, kto z Państwa członków Rady za przyjęciem proponowanego porządku obrad, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wszyscy pozostałe rodzaje głosów nie wiem. Pierwszy punkt porządku obrad, przyjęcie protokołów. Wysłałem Państwu mailowo. Nie spłynęły żadne uwagi co do tych dwóch protokołów. Czy jeszcze na tym etapie Państwo macie jakieś uwagi, czy możemy przystąpić do głosowania? Uwag nie widzę, w związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu posiedzenia Rady 17 września i głosowania elektronicznego z 22 września. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, którym jest zaopiniowanie programu wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów. Projekt na terenie miasta Lublin. W latach 2016-2020 poprosił Panią Dyrektor Janę Olszewską o krótką charakterystykę też tych zmian, które zostały wniesione na podstawie konsultacji społecznych, ponieważ myśmy dostali dokument już jakiś czas temu, natomiast wiem, że jeszcze były zmiany, więc bardzo prosimy o ich przedstawienie. Witam serdecznie. Może najpierw kilka zdań na samego programu. Proszę bardzo. Program jest kontynuacją programów dwóch, które były w latach poprzednich realizowane. Pierwszy był na rok 2012, kolejny na lata 13-15. Do tej pory koordynatorem programu wsparcia i społecznej seniorów na terenie naszego miasta był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Natomiast ten program jest już przygotowywany na poziomie Urzędu Miasta. Jego realizacja i koordynacja będzie odbywać się w Wojewódzkim Centrum Aktywizacji Obywatelskiej, które należy w strukturę naszego rynku, być może, żeby to w tym zakresie zmienić. Ale po to, żeby właśnie program pracy ogólną, chociaż taki był również poprzedni program. Natomiast uwagi między innymi co do poprzedniego programu były takie, że skoro jest koordynowany i realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy, może się kojarzyć nie tylko z tym obszarem wsparcia seniorów, tak? Wsparcia seniorów
sytuacji życiowej, po to, żeby rozszerzyć się, czy może wykluczyć też te wątpliwości, bo również rozszerzyć działania, zmieni się ta koordynacja programu. Do przygotowania programu pan prezydent powołał zespół zadaniowy, ekspercki, w skład którego wchodzą zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek miejskich, wydziałów Urzędu Miasta, jak i organizacji wspominam, jak i przedstawiciele na przykład naszych uczelni. I ten zespół ekspercki w osobach, które już są wyszczególnione w tym poprawionej wersji. Nie wiem, czy mamy to Piotrze. To jest 16 osób z różnych obszarów życia społecznego, do kultury i zdrowia i samych spraw społecznych, czy właśnie organizacji działających na rzecz seniorów w naszym mieście. I ten zespół został powołany po to, aby opracować program, ale również opiniować te uwagi i te spostrzeżenia, które wpływają w ramach konsultacji społecznych. Jutro odbywa się kolejne posiedzenie tego zespołu, także myślę, że również te uwagi, które jeszcze nie były z zespołem konsultowane, które zostaną przedłożone i ewentualnie zaakceptowane do wpisania do programu. Co zostało zmienione z tej wersji, którą Państwo otrzymaliście? To są, myślę, że takie drobne zmiany. Część taką opisową zmienił na Wydział Kultury, na przykład troszeczkę szerzej opisał działalność niektórych instytucji w obszarze działań na rzecz seniorów. Bardzo drobne zmiany tutaj z Wydziału Sportu. Zostały doprecyzowane, czy bardziej opisane też te inicjatywy, które do tej pory są realizowane na rzecz seniorów. One są wymienione w tej wersji, którą Państwo macie, natomiast ponieważ wpływają bardzo na założenia tych zadań, które są zaplanowane do działania, zgłoszone były takie zapotrzebowanie, aby opis niektórych inicjatyw, chociażby nawet najnowszego programu Strefa 60+100 w programie się pojawił. Więc to są takie naprawdę techniczne też uzupełnienia niektórych informacji, które już wcześniej zostały uwzględnione. W zakresie samych celów i zadań zostały dodane również wskaźniki realizacji tych zadań. Zadania nie ulegają zmianie, tak jest też tylko techniczna. Niektóre takie zmiany, gdzie nam ktoś zwrócił uwagę, że to zadanie się powtarza, więc to jest tego typu tylko zmiany. Natomiast dane są wskaźniki, które będą później bardzo przydatne przy ewaluacji i ocenie programu. Program jest założony na lata 2016-2020, a przewidziane jest również przygotowanie corocznych sprawozdań z programu i to też będzie dopisane już w momencie, kiedy będziemy ten program doprecyzowywać przed ewentualnym przedłożeniem Radzie Miasta. Ponieważ nie wiem, ile szczegółowo Państwo oczekujecie ode mnie informacji, zwłaszcza, że dokument został przygotowany. Bardzo proszę o pytania, oczywiście te uwagi cały czas przyjmujemy i jesteśmy otwarci na nie. Dziękuję serdecznie. Czy Państwo macie jakieś pytania? Ja mam dużo pytań. Bardzo proszę, Pan Jarek. Następnie, żeby wyjaśnić. Czy program został zaopiniowany przez Radę Seniorów? Pierwsze pytanie mam. I drugie pytanie jest takie, czy ten program aktywizacji, który był na lata 2013-2015, jest to zakończony sprawozdanie? Jeżeli tak, jak można się tutaj podobać? Rada Społeczna, jeśli dobrze wiem, jutro spotyka się do jutra na termin na zaopiniowanie programu i na uwagi do programu, bo to trwają w tej chwili konsultacje, także na pewno taka opinia będzie, jaka w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast sprawozdania z realizacji programu tego na lata 2013-2015 są robione corocznie. Wydaje mi się, że nim jest również przewidziane przygotowanie sprawozdania ogólnego, ale rozumiem, że to jeszcze musi być sprawozdanie za ten rok. Tak? Natomiast w dużej mierze z tych sprawozdań rocznych, które były przygotowywane, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem, my korzystaliśmy tutaj w opracowywaniu założeń do tego programu. Tak, tak. To jest, tak jak wspomniałam na początku, jest to kontynuacja tego programu. I te założenia, czy te zadania, które były realizowane w obiecane, one tutaj odnajdują też swoją kontynuację, są rozbudowywane, są zmieniane też pod kątem tego, co pan może zobaczyć. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, uwagi do programu?
proponuję przejść do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego projektu. Kto z Państwa członków Rady jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Bardzo proszę. To nie chodzi o to, żebym się w jakiś sposób to mało chwalić, ale nie zwróciłem uwagi na to, natomiast Państwo na pewno zwróciliście, czytając projekt, że w tym programie jeszcze taką bardzo ważną chyba rzeczą jest to, że zaprosiliśmy do współpracy w przygotowaniu też założeń tego programu uczelnię wyższą. Uczelnię, która włączyła nam się poprzez to, że zupełnie naprawdę bezinteresownie, bo nieodpłatnie przeprowadziła badania wśród sporej grupy seniorów i dzięki temu te wyniki, te analizy zapotrzebowania tutaj są też jako pewna forma diagnozy i one są nam do formowe na wzorów. Jeszcze raz dziękuję za pozytywną opinię. Dziękuję bardzo serdecznie. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą warstwę analityczną, która stanowi postawę, jest ona na wysokim poziomie. Musimy przyznać. Dobre działanie na rzecz seniorów też. Dziękujemy serdecznie. Jeżeli pani dyrektor ma ochotę zostać z nami, to oczywiście zapraszamy. Jeżeli obowiązki inne mają, to absolutnie nie obraźmy się. Ja się nie powiedziałam o danych uwagach, no bo mamy też te pozytywne. Dziękuję, że się nie wyzywam od Państwa czasu. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy przy realizacji. A jeszcze teraz zasygnalizuję, ponieważ jest mi to również bardzo bliskie, że myślę, że to jest kwestia, która najdłużej będziemy prowadzić, jak nie mamy programu działań, to jest sobie do nas. Z którego to działań również korzystają niektórzy seniorzy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Wyczerpaliśmy ten punkt porządku obrad. To przechodzimy do kolejnego punktu, czyli zaopiniowanie programu wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Lublin w latach 2016-2018. Dokument, który przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. I tu prosiłbym o krótkie przedstawienie dokumentu. I następnie przejdziemy do pytań ze strony członków Rady. Na podstawie pogłębionej diagnozy, bardzo szerokiej diagnozy, bo tutaj
było już mówione o współpracy między przetworzeniem programu z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Diagnoza do tegoż programu również była przygotowywana we współpracy z tą uczelnią, stąd też pogłębiona diagnoza rodzin naturalnych w Lublinie, rodzin zastępczych w Lublinie i już same przygotowywały się diagnozę usamodzielniających się. Na tej podstawie zostały zdiagnozowane główne potrzeby w tych trzech grupach badania i sformułowane zostały rekomendacje celem programu oraz główne zadania, które zostały ujęte w tabeli. Nie wiem, na jakim poziomie szczegółowości mogę to namawiać. Ewentualnie prosimy o pytania. Dziękuję bardzo serdecznie. Tradycyjnie też. Jeżeli Państwo macie pytanie, panie dyrektorze, tradycyjnie, proszę. Pierwsze to takie ciekawe, dlaczego tak jest, czy to właśnie wynika z takich potrzeb, że ilość asystentów z roku na rok jest coraz mniejsza. Asystentów rodzinnych, to samo dotyczy koordynatorów. Coraz mniejsza, dlaczego tak się dzieje, czy faktycznie tych rodzin zastępczych mamy coraz mniej. Czy faktycznie nie potrzeba im więcej, to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Mówicie także w tym swoim programie o tym, że będziecie prowadzić, a właściwie wspierać domy rodzinne. Pytam, ile domów rodzinnych w Lublinie i jaki jest program w tym zakresie? Bo ta część analityczna przygotowana przez podopieczny pani kanclerz Bogacki jest bardzo dobra, świetna. Natomiast brakuje mi tej części, gdzie wnioski są. Te wnioski są ogólnej natury. I trzecie, ile ma być w poszczególnych latach asystentów rodziny? Ile ewentualnie przewidujecie, że będzie rodzin zastępczych zawodowych, ile społecznych? Nie mówicie tak, że mówicie, że trzeba koordynatorów. Nie mówicie, ile ich potrzeba. Także i ta, to jest na za bardzo taki duży, ogólny program. To ja wiem, że to jest program na 3 lata. Tak, program na 3 lata. No ale 3 lata to nie jest tak jak program na 20, czy nawet tutaj na 5, to żeśmy w poprzednim prowadziliśmy programie. To trzeba tutaj większą szczegółowość, jeżeli chodzi o ten program, a nie ogólniki. Tego mi brakuje. Ja już nie będę mówił o tym, że bardzo późno otrzymaliśmy ten materiał, nie mogliśmy go skonfrontować. Także to, co my tutaj mówimy, możemy nie wiedzieć, poinformować stąd moje pytania. Dlatego, że nie mieliśmy czasu na to, żeby gdziekolwiek skonfrontować się rozmawiać. Być może gdybyśmy mieli ten czas, tych pytań byłoby znacznie więcej. Proszę. Bardziej uwagę do terminu posiedzeń. No oczywiście, no, ale tak jak wiesz. To może najpierw odniosę się do tego pytania, czy pierwszego tematu, który pan poruszył. To nie jest tak, że maleje liczba asystentów rodzinnych i koordynatorów rodzinnych w tej chwili mamy 14 etatów asystentów i 11 etatów koordynatorów rodzinnych w zastępczych. Znaczy obsadzonych? Obsadzonych etatów. Czy obsadzonych? Obsadzonych. Z tym, że no faktycznie trzeba się przyznać do tego, że jeśli chodzi o koordynatorów, to dwie panie ze względu na swoje macierzyństwo w tej chwili są na zwolnieniu. Ale no za chwilę zastępstwo, także to są etaty obsadzone. I w całym 2015 roku mieliśmy właśnie taką liczbę etatów. Przewidujemy. Ona jest wystarczająca. Czy jest wystarczająca? Na razie dajemy sobie radę i nie ma długiego czasu oczekiwania, jeśli chodzi o asystenta czy koordynatora. Czyli jeżeli na przykład pracownik socjalny po analizie sytuacji rodziny uznaje, że jest potrzebny asystent rodziny i taki wniosek składa, nie ma zbyt długiego czasu oczekiwania na przyjęcie asystenta. Czyli to jest sprawa pilna, ten asystent zostaje przyjęty. Oczywiście zawsze lepiej by było, gdyby można było mieć pewną rezerwę. A jeżeli jeden asystent ma w roku około 600 wizyt, około 600 wizyt, 15 rodzin może być. 15 rodzin. Ile on może wsparcia zrobić? To jest niewyobrażalne dla mnie. Ja faktycznie działam trochę także w tych
sprawach i wiem, jak to jest, ile się rozmawia. Ja z tymi ludźmi, ile potrzebuję czasu, żeby rozmawiać z tymi ludźmi. Nie wyobrażam sobie, że taki asystent, który ma wsparcie, to wsparcie tej rodziny, żeby tego z czasu mu wystarczyło. 600 wizyt w ciągu roku, jeden asystent. Ale to są szkoła, instytucja. No ja to wszystko rozumiem, więc dlatego mówię, że to jest niewyobrażalne. Czy te 15 osób, które pani tutaj mówi, czy to jest wystarczająca ilość? 14. Mogłoby być więcej, natomiast nie ma dużych braków. Będziemy oczywiście zapytać o to, żeby... Bo mamy... Ja to nie jest odpowiedź na pytanie. Czy powinno być więcej? Bo my mamy tutaj o czymś tam się zaopiniować, więc chcemy wiedzieć, czy to jest wystarczająca ilość, czy nie w waszej ocenie. Na chwilę obecną jest wystarczająca, natomiast bardzo trudno zdiagnozować, potrzeby za miesiąc. Dlatego lepiej mieć pewną rezerwę. Jeżeli miałabym odpowiadać, czy chciałabym, żeby było więcej asystentów, to oczywiście chciałabym. Bo wtedy mogę mieć pewność, że nawet w sytuacjach, kiedy będzie więcej rodzin potrzebujących, to jest taka możliwość, żeby takiego asystenta przydzielić.